Najczęściej właśnie trafiają do nas interwencje dotyczące zwierząt domowych, czyli głównie psów i kotów, ale także zwierząt gospodarskich, od koni na terenie Krakowa i poza Krakowem, po zwierzęta typu kozy, owce, czy nawet drób. I co im robimy? Ewentualnie czego nie robimy, a co powinniśmy robić? Znaczy, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to bardzo często są to zgłoszenia tak jakby wynikające z naszej niewiedzy. Po prostu ludzie tutaj w mieście niekoniecznie wiedzą, jak należy zajmować się i jakie warunki muszą mieć zwierzęta gospodarskie, ale też bardzo często są to zgłoszenia dotyczące pozostawiania takich zwierząt na posesji bez dozoru. Co za tym idzie, na przykład są krowy mleczne czy kozy, owce mleczne, które są przez wiele dni z rzędu niezdajane, co sprawia im najpierw dyskomfort, a później przeogromny po prostu ból. Już nie mówiąc o takich prostych sprawach, które by nam się wydawało jak stały dostęp do wody, gdzie są najlepiej jakby były automatyczne poidła, no ale wiadomo, zazwyczaj są to gdzieś tam jakieś wanny napełniane i o ile taka wanna zgromadzi na przykład wodę, nie wiem, na 2-3 dni, to po tygodniu, po dwóch już jest ona pusta i wtedy no, te zwierzęta po prostu cierpią. A skoro mówimy o pozostawianiu zwierząt, to jak często zdarzają się takie interwencje, że pies jest zamknięty w samochodzie, jest gorąco, no i robi się problem? Niestety, wydaje mi się, że odrobinę zbyt często, zważywszy na to, jaki to w tej chwili ma rozgłos medialny. Uświadommy sobie jedną rzecz. Wyobraźmy sobie samych siebie stojących w korku w samochodzie, który nie ma klimatyzacji. Nawet jeżeli są otwarte okna na oścież, temperatura w środku jest nieznośna. Dla nas, którzy się pocimy, którzy się chłodzimy właśnie pocąc, pies może tylko zionąć. I dosyć często są sytuacje, że psy są pozostawiane w samochodach, widać, że sprawia im to dyskomfort, nie mają jeszcze dodatkowo dostępu do wody i pomimo tego ludzie są w stanie te zwierzęta zostawić. Na długo? Na długo, no wszystko zależy od temperatury i warunków, no i też nagrzania samochodu. No, a co robić w takiej sytuacji, jeżeli widzimy takiego psa w samochodzie, który ma zamknięte szyby? Rozbijać te szyby? Dzwonić do Was na policję? Jak reagować? Wszystko zależy od tego, jak wygląda sytuacja, no bo raz na 100 lat zdarzają się sytuacje, że pies przy zamkniętych oknach ma włączoną klimatyzację. To już jest sprawa komfortowa dla zwierzęcia. Tutaj jakby nie wchodzimy w ogóle ten. Ale jeżeli widzimy psa, nawet jeżeli ma leciutko uchylone okna i jest gorąco, samochód stoi w pełnym słońcu, to na pewno nie wybijamy od razu szyby, bo grozi nam to oskarżeniem o naruszenie czyjegoś dobra, zniszczenie czyjegoś dobra. Na pewno należy maksymalnie szybko wyczerpać wszystkie możliwości dotarcia do właściciela takiego samochodu. Nawet czasami zobaczyć, bo bywa, że samochód jest po prostu otwarty. Musimy też bacznie obserwować zachowanie zwierzęcia. Po zachowaniu zwierzęcia wiemy, jak ono się czuje, bo jeżeli pies intensywnie się ślini, zionie, zaczyna wykazywać oznaki osłabienia, to musimy zadziałać jak najszybciej. Z tym, że to ostateczne rozwiązanie typu rozbicie szyb należy jednak zachować na sam koniec. I najlepiej jednak mimo wszystko w asyście policji.